się, Matko! Drodzy widzowie, witamy was w Big Parku w Będzinie. W kolejnym vlogu na Ovation TV. Manko, witamy was w kolejnym vlogu na Ovation TV. Jest ze mną Krzysztof Skwarczyński z kanału Skwarczyk TV. Przepraszam moi drodzy za ten przygłupawy wstęp, miał być na poważnie dla takich starych 40-letnich skapczałych tatusiów z dziećmi. Zróbmy jeszcze raz ten wstęp. Witam was serdecznie moi drodzy w kolejnym vlogu na Ovation TV. Jest ze mną mój przyjaciel Krzysztof Skarczyński z kanału Skwajczyk TV. Dzień dobry. I wraz z nim będziemy testować ten oto Freak Park, czyli park trampolin. Miejsce na spędzenie niedzielnego popołudnia z dziećmi dla właśnie tatusiów 40-letnich, którzy nie mają co robić. To jest idealne miejsce na niedzielne. Albo dla jakby nie tatusiów 30-letnich, którzy mają co robić, ale akurat Rafał ich poprosił, żeby z nimi pojechali. Idziemy teraz, przetestujemy specjalnie dla was, zobaczymy jak tam jest w środku, ile co wszystko kosztuje, jak trzeba się przygotować. Zapraszam do oglądania tego filmu. Dajcie subskrypcję, łapy w górę i oglądajcie nas do końca. Dowiedzieliśmy się co i jak. Wiemy ile co kosztuje. 29 zł za godzinę plus 5 zł za plus skarpetki 5 zł. Także może powolutku już idziemy. Chodźmy, zapraszamy. Kurde chłopie, co czymś zapomniałem, wiesz? Co? Dobra, chodź człowieku. Na Freak Park czeka, no chłopie. Bilet. Wygląda ta procedura. Dzień dobry. Procedura jest bardzo prosta. Dzień dobry, poproszę bilet. Moi drodzy, jesteśmy w szatniach, otrzymujemy takie właśnie skarpeteczki, teraz będziemy je ubierać szybciutko. Zmieniamy, tak? Krzysztof, ja cały czas myślę, że ja czymś zapomniałem, wiesz? Takie mam wrażenie, że w tyle głowy chodzi. Oj, głowie śniadania zjeść zapomniałeś i teraz nie możesz się skupić przez to. Nie mogę się skupić. No nic, zajmijmy się skarpetami, po co głupotami sobie głowę zabrać. Dokładnie. Dobrze, mamy też takie zegareczki, idziemy teraz do... Zobaczcie, zamknięte można w safe to traktować. Idziemy na salę, Krzysztof. Proszę bardzo, idziemy. Jesteśmy już na sali, na głównej tutaj hali Jump City Będzińskiego. Idziemy teraz po kolei testować, będziemy patrzeć co tutaj się znajduje. Pierwsza taka super atrakcja, zobaczcie, ściany spinaczkowe. No tutaj mamy taki sznur. Powiedz stój, to tak nie działa. Ej, co ty robisz, typie? To nie służy. To jest do asekuracji, ty po tych kamieniach masz włazić, a nie, kurde. Ty? My chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. No więc tak, tutaj jest basen z gąbkami. Dobrze, czy to podpowiada? Możemy sobie przychodzimy i bam, i spadamy na dół. Tutaj dalej mamy takie coś. Co to jest takiego? I to trzeba tak skoczyć i dotknąć, tak? Okej. Okay. No i takie tutaj bajery dla dzieci, żeby sobie poskakały. W parku właśnie na takich trampolinach. Krzysztof, jak tam? No wiesz co, próbuję z tymi saltami, ale nie wiem czy się uda dzisiaj to zrobić, wykonać. Salto spróbuję. Ty nie zrobisz. Zrobię salto. Kurczę, zpanikowałem moi drodzy. Wystraszyłem się. Dobra, jeszcze raz. Lepiej tylko bokiem lecisz, a powinieneś przodem. 15 na 10 to salto. Było 7 na 10. Pierwszy raz w historii twojego kanału jest ocena 7 na 10. O, zrób tak. Jak to? Jesteś dojrzałym tu facetem. Popatrz, zrób tak. Patrz Krzysztof, to zrób tak!
Pięknie! Pięknie, człowieku! Jeszcze lepiej tutaj od dziewczyn zrobiłeś, muszę chyba ci nie powiedzieć. O, ciśnij tu salto! Patrz tu! O! O! Kozak! Kozak, trzy salta zrobił! A Jezus, co to było? To jest kurde 2 na 10! Drugi raz w historii tego kanału muszę dać ocenę 2 na 10! O! 12 na 10! Wychodź, stary człowieku! Krzysztof tak dużo skakał, że aż mu plecy pękły. A ile on waży? Cześć, bo mu cała wychodzi. Chłopie, weź pociągnij te spodnie, człowieku. Dzieci się śmieją, bo dzieci bekę balą z ciebie. Szartuję do Ninja Warrior do trzeciego sezonu. I ruszył Rafał. Ruszył Rafał z kanału Wyszyn TV. No, ledwo tu było ciężko, ale jest dalej w grze. Och, prawie spadł. Trzyma się. Świetne przygotowanie atletyczne. Pozwala mu utrzymać się w tej zabójczej, szalonej grze. Teraz najtrudniejsza część, czyli huśtawki. Huśtawki, skacze na huśtawki, złapał się. Małe zawahanie, mały problem. Trzyma się, widać ten grymas bólu, ten grymas zawahania, wątpliwości. Może to nie dla niego, ale jednak nie. Do końca, nie poddaje się. To nie jest orzech, który łatwo ugryźć. Trzeba się tutaj dobrze rozbujać. Jest uchwyt, skoczyć, polecieć dalej, nie zważając na nic, na żadne przeciwności losu, na żadne przeszkody, na żadne trudności. Jest, a niestety nie udało się, tak niewiele brakowało. Niestety kariera Ninja Warriors musi jeszcze poczekać. Drodzy, także dziecko żyje. Apa. Także teraz możemy dalej iść się bawić na trampolinach. Uff. Na szczęście przypomniało mi się bardzo ważną rzecz. Zostawiłem iguśkę w samochodzie. Na szczęście przeżyła te 4 godziny, co z Krzysztofem tu lataliśmy. Teraz będziemy testować taką drugą część. Myślę, że to będzie nadawało się dla iguśki, więc idziemy. Cześć! Idziemy do góry. Up. O nie! Iga, nie przesadzasz trochę? Kurde, ale mnie przeciągasz! Kurde! Iga, nie zejdziemy tu! Nie damy rady tu zejść! Jak ci podoba ta Iga? Fajnie jest tym Jump City? Fajnie, tak? No powiedz się. Fajnie? Tata. No, robimy teraz sobie przerwę z Iguśką. Jesteśmy na wyższym piętrze tego składaka takiego dla dzieci. No i co się tutaj podoba, ta miejscówka, nie? Ile na 10? I jaką ocenę dajesz? Chcesz tam zjechać, Iga? I tutaj w rogu mamy taki wulkan, który można zjechać. Wspinamy się na górze drogi. Tak tutaj się właśnie zjeżdża. O! Ciach! I tutaj zjechał. Dzieciak. Podejmiemy wezwanie i wejdziemy tam do góry. Mamy takie kołki i po tych właśnie oto kołkach wchodzimy i będziemy zaraz tak zjeżdżać. No i mamy świetne widoki szczytu wulkanu. Na dole jest Iguśka i będziemy zjeżdżać. Boję się, wiesz? Zjeżdżać? Nie, kurde. Niezłe to było, wiesz? Nie,
Ja bym poprosił zupę pomidorową. Dzięki. Moi drodzy, z Franciszkiego kilka godzin nie było, bo uczył się robić salto. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Ready? Hey, yes! Piękny Skwarczyński, piona! Nadaje się do PTW! Tak jest, prime time wrestling. Może następnym razem zawalczyć z Złotubą i może dłużej wytrzymasz na ringu niż Marcelito. My jesteśmy teraz już po naszym skakaniu, poszliśmy na górę na coś słodkiego, na dobre poczęstunki. Mamy tutaj lemoniatkę dla Igli, proszę. To jest lemonianka arbuzowa. Dla mnie też arbuzowa. Jest świetna. Takie kupiliśmy igłówce na patyku. No i teraz tata wszystko zje, wszystko wypije i tyle igłówce zostanie. Iga, jak ci się podobało? Jak udajesz ocenę? 1? Czekaj, Pi okazała 5, 1 i 5, czyli to jest ile razem? 11 na 10. Iga ocenia atrakcję 11 na 10. Krzysztof, jak oceniasz? Ja jestem bardzo szczęśliwy, bo udało mi się spełnić moje postanowienie noworoczne. Zrobiłem w końcu salto. Co prawda na trampolinie, ale salto zaliczone. Wbrew pozorom okazuje się, że salto w tył łatwiej zrobić niż salto w przód. Będąc godzinę na Big Parku, żeśmy kilka już zasad niestety regulaminu złamali. Moi drodzy, zwróćcie uwagę, że wstręt na trampoliny mają dopiero dzieci od 3 roku życia. Bardzo fajne miejsce, Krzysztofem się super bawiliśmy, Iga również się fajnie bawiła. No jeden był minus z tego odcinka, że biedna przez 4 godziny siedziała w samochodzie, nie? Zapomnieliśmy po prostu o niej i siedziała 4 godziny w samochodzie. No ale pod koniec udało się jeszcze jej wejść i chwileczkę pobawić. Także dziękuję za oglądanie. Nie, dziękuję. Dziękujemy wam za wspólne oglądanie. Zapraszamy do odwiedzenia Freak Parku w Będzinie i oglądajcie w przyszłości nasze odcinki po tej szybki. Dziękujemy, trzymajcie się, cześć!